Drodzy rodacy, jest to nasze ostatnie spotkanie w ramach kampanii prezydenckiej. Dlatego chciałbym podzielić się z wami refleksją, jaka mi się nasunęła w czasie jej trwania. Otóż okazało się, że mimo iż startowałem przed 5 laty w kampanii prezydenckiej, jestem kandydatem mało znanym. Niewątpliwie przyczyniła się do tego również niestety nasza publiczna telewizja. Prawie przez cały czas odczuwałem wyraźną niechęć do prezentowania mojej osoby. Szczytem tej dyskryminacji było nie pokazanie mnie ani mojego komitetu jako jedynych biorących udział w prawyborach w Nysie. Jak ustaliliśmy, przyczyną tej dyskryminacji były hasła głoszone przeze mnie oraz moich zwolenników w czasie kampanii. Jestem narodowcem i dobro Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze. Drodzy rodacy, opowiadam się za państwem narodowym, w którym Polacy decydują o losie swojej ojczyzny. Mniejszości narodowe, które trzeba dokładnie policzyć, będą miały prawa proporcjonalne do obowiązków, jakie spełniają wobec Polski. Fundamentem siły naszej ojczyzny musi być solidaryzm narodowy. Polacy wierzący i niewierzący są tyle warci, ile wysiłku wkładają w realizację naszego dobra wspólnego. Byli członkowie PZPR, ZSL i SD, o ile nie mają na swym sumieniu czynów hańbiących, nie będą Polakami gorszej kategorii. Udział obcego kapitału w polskiej gospodarce nie może przekraczać 50%, a w bankach 20%. W gospodarce opowiadam się za równouprawnieniem wszystkich form własności: prywatnej, komunalnej, spółdzielczej, ogólnonarodowej. Polskie rolnictwo musi stać się podstawą wyżywienia narodu. Rodzinne gospodarstwo, opłacalne ceny, właściwa obsługa rolnictwa to podstawowe warunki poprawy bytu polskiej wsi. Rozwój polskiej działalności wytwórczej, kontakty handlowe z krajami słowiańskimi, arabskimi i krajami Dalekiego Wschodu przysporzą środków budżetowych dla polskiego lekarza, nauczyciela, policjanta i żołnierza. Pozwolą one również przywrócić darmowe nauczanie na wszystkich poziomach, bezpłatne świadczenia medyczne oraz właściwą rewaloryzację rent i emerytur do poziomu nieurągającemu trzeciemu wiekowi. Drodzy rodacy, musicie w tych wyborach wziąć udział w 100% i udowodnić tym, którzy przez 10 lat doprowadzili gospodarkę polską do stanu masy upadłościowej, a większość Polaków pędzili w biedę, że ich czas się skończył i muszą odejść. Zwycięstwo Bogdana Pawłowskiego przywróci Polakom wiarę w lepszą przyszłość, bo dla niego poczucie dumy narodowej, honor i patriotyzm oraz dobro Polski i Polaków są najważniejsze. Jesteś Polakiem. Głosuj na Polaka.